Koce, poduszki, krzesła, fotele, meble do kuchni czy łazienki? Jak je wybrać? Co obecnie jest w modzie? O trendy w projektowaniu wnętrz pytamy ekspertów. Jeżeli chodzi o trendy, to wracamy do kolorów, tak sądzę, bynajmniej ja i z tego, co widzę, co inni projektują, że wracamy jednak do naturalnych materiałów, do naturalnych kolorów, czyli króluje biel szarości, kolory cegły, naturalnego drewna, czyli naturalny dąb. I do tego wszystkiego fajnie, jak dorzucony jest jakiś kolor, aby przełamać tą przestrzeń. Warto jednak zajrzeć do sklepów lub salonów, czy meblowych, czy z wyposażeniem wnętrz, bo jednak wybór tych materiałów i zobaczenia ich na żywo może spowodować pewne zmiany w wyborze. Mi się też to zdarza jako projektantowi. Wybierając przez internet chociażby kolorystykę kanapy, lampy, możemy być przy przyjściu tego do nas do domu rozczarowani, bo jednak kiedy pójdziemy i zobaczymy tą fakturę i kolor na żywo, no to on nie jest przekłamany. Możemy dotknąć materiał, zobaczyć, czy on jest bardziej szorstki, czy jednak bardziej miękki, czy się układa tak jak na przykład tutaj u nas na kanapie. Za każdym razem przy dotknięciu materiał się układa inaczej i zmienia kolorystykę. Z jednej strony jest ciemniejszy, jaśniejszy i warto o tym wiedzieć, bo nie każdy klient zgodziłby się na taki efekt w domu, bo chodziłby cały czas tą kanapę głaskał. Galeria Polskie Meble się zmienia się bardzo. Właśnie jesteśmy po otwarciu strefy designu oraz nowych salonów. Zaprosiliśmy też do współpracy tak naprawdę firmy, polskie marki z całej Polski, żeby pokazać naszym klientom, którzy odwiedzają galerię, jak w sposób kompleksowy wyposażyć cały dom. W strefie designu otworzyła swoje biuro projektowe pani architekt, więc też osoby zainteresowane pewnie po wcześniejszym umówieniu się z panią Anetą mogą skorzystać z jej porad, a krążąc po całej strefie zainspirować się, zobaczyć jak można pięknie i fajnie mieszkać. Aczkolwiek zapraszamy też do obejrzenia całej naszej galerii, ponieważ mamy wielu najemców, którzy oferują bardzo dobrej jakości meble, które mogą wyposażyć dom i sprawić, że będzie się mieszkało ładnie i pięknie. Pamiętajcie więc, jeżeli planujecie remont lub kupno mieszkania, warto rozważyć pomoc architekta. Specjaliści doradzą nam, co zrobić, żeby mieszkanie było nie tylko ładne, ale i przede wszystkim funkcjonalne. Podpowiedzą też, gdzie kupić idealne meble i dodatki. Dominik Rutkowski, SK Info. SK Info.